A tym razem Remik, co powiesz? O Romanie. O Romana wszyscy prosili. Tak, ale najpierw zrobimy przywitanie, Darek, tak jak zaplanowaliśmy, że będą przywitania w tym roku. Elo, mówi Corona Fishing. Ale tak już mówi Spejson. Spejson mówi. Wy znacie Spejsona? Darek mi go pokazał, niezły jest. Dobra. Ja będę sobie trochę jadł, bo jestem głodny jak pies. Wiesz co możemy zrobić? Możemy zrobić konkurs. Możemy zrobić konkurs na nasze przywitanie do filmu. Dobra, a co nagroda będzie? Zestaw przynęt. Dobra. Co ty na to? Zgadzam. Idziemy na to? No ja, to ale trzeba go nagrać. Tak, to chodź, mówimy to oficjalnie. Dobra, to weź ty powiedz, bo ty dobra, to wymyślamy tak. Przysyłajcie nam na maila w jakikolwiek sposób, sami wymyślcie jaki. Możecie wrzucić na swój kanał na YouTube. Nam podesłać link, my będziemy wykorzystywali, będziemy oglądali na przywitanie do naszych opowieści dziwnej treści. No. I najfajniejsze przywitanie, które będziemy używali, wygra zestaw przynęt. Ale żebyśmy my mogli jeszcze powtórzyć to. No tak, no żeby było fajne, śmieszne o. I żeby było takie, które da się powtórzyć. Dobrze powiedziałem? Wszystko zrozumiale? Ja? Ja czy powiedziałem? Dobrze. Bo mi się dzisiaj język plącze. Ale lecimy. Oficjalnie mówimy poważnie teraz, tak Remik? Dobra, wiesz co, ja sobie... Gdzie ty poszedłeś? Ja jestem. Pożyczę sobie twojego kubka tej kawy. Dobra. Mi Roman się kojarzy z latem. W ogóle o Romanie trochę opowiemy, bo ja mam plan. Ja mam ogromny sentyment do Romana, do Sławka Szuszkiewicza, do Jabłuszka i do facetów, od których bardzo dużo się w wędkarstwie nauczyłem. A teraz tak naprawdę dzięki tym ludziom, tym autorytetom, dla ciebie autorytetom, tak. Nasi słuchacze poznają, oglądają, nas poglądają. Ale też oni zadecydowali o moim wędkarstwie w ogromnym mierze, oni ukształtowali wędkarstwo, każdy jeden z nich po części. Ja sobie wymyśliłem tak, że zrobimy, Darka to był pomysł, ale mi się na święta teraz przypomniało, zrobimy z nimi koszulki. Poprosimy Simka, Simek ich namaluje i będą koszulki. Ale co zrobimy? Opowieści dziwnej treści koszulki. Ty w ogóle ten odcinek jest z niespodziankami. Tak, będzie Roman na koszulce, Sławek na koszulce, fajny będzie. Nawet ciebie damy, Darek. Co ty gadasz? No jak, będzie Darek na koszulce. Dobra, niech dobra. Będzie. I teraz tak. Roman to był wirtuos łowienia wszystkich ryb, jakie sobie znalazł w rzece. Muszę trochę spierdzielić, Darek, bo mi to w ogień poczytaje. Nie możesz uciekać, bo wszystko było ustawione. To se przespisz. No, o, tu jestem. I to Roman. I słuchajcie, kiedyś łowiliśmy, ja wam pamiętałem, jak on mnie uczył klenie łowić. I była taka historia, że na napływach na bobrze, na napływach na takich rafach, stały wielkie klenie. One tam miały po 2, po 3 kilo. I my je tam łowiliśmy na woblery. Ja któregoś razu przyjechałem, pamiętam, wcześnie rano, i za żadne cholerę ja nie mogłem, nawet nie brania nawet nie miałem. I w ogóle one nie pokazywały się, bo jak one chodziły, to Darek na tej płytkiej wodzie takie fale się robiły przy brzegu. One, to znaczy przy brzegu, na tej płytkiej wodzie. To ale one żerowały wtedy, tak? Ale no, i one to były kawał rybska. I to wiesz, one na drobnej rybie tam chodziły, nie? I ja któregoś razu przyjechałem wczesnym rankiem i ani dotknięcia, słuchaj, no bez brania, jakiegoś tam gargamela złowiłem jednego, nie pamiętam nawet, wymyślam teraz. Nie pamiętam, żebym w ogóle coś złowił. I słuchajcie, dzieje się tak, że przychodzi Roman, on mówi, co ty, dzisiaj nie będą brała. Ja mówię, dlaczego? Bo wczoraj woda trochę poszła i one tylko na pióro dzisiaj. Patrzę się na niego. O co mu chodzi? No jakie pióro? No na piórko. A ja mówię, Roman, ale o czym ty do mnie mówisz? Na jakie pióro? Mów po polsku. No na raka na pióro. Ja mówię, kurwa, no jak na raka na pióro? Co na raka na pióro? On się na mnie popatrzył z politowaniem, mówi, dawaj raków połapimy. Połowimy. I tam takie płytkie kamienie, wlazliśmy do tej wody, łapaliśmy te raki takie małe, nie? Mhm. Ale ja to znałem, że na raki łowiło się na grunt kiedyś, jak jeszcze można było na raki łowić. I nie klenie, tylko okonie na przykład. Klenie właśnie. Klenie tak? I brzany, tak, klenie. U mnie tam na zachodzie Polski to największe klenie się na to łowiło. No i dawaj, ja na te złowiłem tych 5, tam 7 raczków. W tym jakimś pudełku to przyniosłem, on tam też miał z 5 i on mówi, no to dawaj, patrz jaki zestaw, nie? Ja się na niego patrzę, on miał taki ten spinning swój.
Teleskopówka, normalne... czy nie? Co? Teleskopowy? Nie, nie, nie. On łowił kormoranem, topfishem i quickiem royalem. Czyli normalnie się przygotował, poważnie. To on się nie przygotowywał. To był jego zestaw na klenie, na bolenie, na jazie i na pióro też razem, jednocześnie. To była jedna wędka na wszystkiego. Czyli istnieje uniwersały Remik? No jak? Pewnie, że tak. Ja zawsze to mówię, że... No i Roman, dawaj, to pióro montuje, nie? Autentycznie wam mówię historię. Robił pióro jak strzałę Indianin. Przez środek była przeciągnięta igłą, przez pióro z tym stosiną, z pierzem. Była przeciągnięta przez środek, przez tę rurkę. Była przeciągnięta, słuchajcie, igła z żyłką, tam on żyłką łowił. Na koniec, i to ona tak haczyła się, ta żyłka, wiesz, że ona, nie, ona jak, tak jak trochę przystopowane było to pióro. Przeciągnął to z metr, na końcu haczyk i ten rak, nie? Ja na to patrzę, my ty nienormalny, mówię, jesteś, Roman, dawaj jak na ten. Sobie ciężarek założyłem na ten zestaw spinningowy, na raka rzuciłem, tam leżał w tych kamieniach i nic. A on patrzy, wlazł w krótkie spodenki, ściągnął, wlazł ten bubr tak po jajca i te pióro tak rzucił pod nurt naprzeciwko siebie z 5-6 metrów, to mu poleciało, więcej nie przecież, nie? Mhm. I woda mu ten nurt znosiła i to pióro płynie po wierzchu i ten raczek tam pewnie pod tym piórem merdał się. Nagle łup kocioł na wierzchu, Roman zacina, ciągnie pierwszego klenia, my ty. Mówię, jak to, Roman, ty tak, on był daleko ode mnie. Mówi, tak, patrz, jak on na to złowił, mówię, nie? Nienormalny, ja się już przestałem ja łowić, tylko obserwuję go. Patrz, Roman tego klenia wypuścił, on miał gdzieś tam w kieszeni te raki, założył drugiego, słuchajcie, raka na to pióro, 5 minut, powtórka z rozrywki, taki ze dwójka, nie? Roman przychodzi, złapił ze 4 sztuki te klenie. Te dwa później były, pamiętam, małe, ale te dwa pierwsze to byki. I to normalnie brodził kołonik. No tak jak, nie wiem, do tych naszych dziur tu, Darek, do tych klenie on łapiał je. Mhm. Przychodzi na brzeg i mówi, ja mówię, Roman, ale o co tu chodzi? Dlaczego, jak to brały, nie? Dzisiaj to ja rozumiem, o co tu w tej metodzie chodziło. On mówi, bo to specjalne pióro musi być. Ale... Ja mówię, jak pióro specjalne? Pióro nie łowi. Co? No. A ja mówię do niego, jak Roman, specjalne pióro? A on mnie wkręcił i mówi, że musi być specjalne pióro, długie i proste musi być, żeby nie woda nie bujała. Ja tak patrzę jak i łykałem jak ten pelikan, co on mi opowiada. Widzisz, ja już nie mam takiego pióra, bo on chciał przycwaniakować, że wiesz, że ja muszę... Że to było specjalne pióro. Że ja nie uwierzyłem, bo on by mi dał te pióra, bo on je miał. To. Musisz sobie iść szukać takiego pióra. Ja chyba poszedłem w te krzaki szukać tych piór. Nie znalazłem żadnego pióra, czy tam jakieś małe znalazłem, mówię, że to się nie nadaje. To nie to. I pompę miał z 2 lata z tych piór ze mnie. Ja byłem gówniarzem, miałem wtedy z 15 lat. Na pióru. Ale tak było, Roman z piórami. Ale pizgał, słuchajcie, te klenie, a chodziło o to, że to pióro było naturalne, nie było żadnym spławikiem. Płynęło po wierzchu, ten raczek był mały, bez obciążenia, to mu ciężarek tam nie wadził mnie w żaden sposób. O kamienie. No tak, ale to pióro było tylko dodatkiem przecież, Remik. Ono, przecież... ono utrzymywało tego Ale ono raka... nie wabiło tak naprawdę. Nie, oczywiście, no że pewno, nie. No. Ono utrzymywało tego raka na powierzchni i tak spławiało. Chodziło o to, żeby rak nie wpłynął w zaczepy, w kamienie. No tak. Unosiło na powierzchni. To tak było z piórem. Ale jest to przy okazji. Czyli zostałeś wkręcony. Tak, i na ostro. Czyli Roman taki jajcarz.